Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka serii Diablo 2 Resurrected. Gramy druidem, mamy w tej chwili 83 poziom naszego bohatera. Jesteśmy w 5 akcie piekielnego poziomu trudności, a w dzisiejszym odcinku będziemy robić drugie zadanie powierzone nam przez Quelkeka, czyli ratunek na górze Arreat. Polega ono na znalezieniu i uratowaniu trzech grupek barbarzyńców uwięzionych przez demonów na górze Arreat, czyli na Zlodowa Ciała i Wyżynie. Tak prezentuje się nasz druid. To są jego statystyki. Tutaj minimalnie spadła mu odporność na błyskawice, a to jest spowodowane tym, że w przerwie między nagrywaniem wyjąłem mu jeden talizman, żeby zrobić sobie więcej miejsca na podnoszenie miksturek. Ten oto talizman mu wyjąłem z ekwipunku. W ostatnim odcinku też daliśmy mu fortunek Hida, talizman, który daje szansę na magiczne przedmioty, a także wydropiliśmy taki talizman z szansą na magiczne przedmioty. Dzięki temu nasz druidek ma w tej chwili 137% szansy na zdobycie magicznych przedmiotów i z taką szansą będziemy chcieli podczas każdego odcinka próbować znaleźć jakieś fajne, unikalne przedmioty. Ostatnio znaleźliśmy olbrzyma, taki ogromny topór unikalny. Jeszcze biała monarcha nam poleciała w ostatnim odcinku. Ogólnie fajnie. Gramy druidem elementalistą, czyli budowanym na tornado oraz huragan, a także zbroję cyklonu. Do tego towarzysze w postaci niedźwiedzia grizzly, dębowego mędrca. Zaczynamy od pokonania jeszcze raz stałych bywalców obok tego punktu nawigacyjnego, czyli Szenka Nadzorcy oraz Eldritcha Sprawcy, ponieważ dają oni szansę na jakieś ciekawe przedmioty, dlatego jeżeli gdzieś tutaj jestem w pobliżu, to nie omieszkam zawsze powalczyć sobie z tymi potworkami, spróbować ich pokonać i wydropić coś fajnego. Szenk ma teleportację, uciekł nam teleportacją. Teraz go tutaj dorwałem i już padł. Nic ciekawego nam nie wypuścił tym razem, ale nie szkodzi. Zdobyliśmy też na nim trochę punktów doświadczenia. To też się przyda. Mamy tutaj mniejszy talizman na tej grupie elitarnej tych strzelców. Zdobyliśmy, tu jeszcze mam do sprzedania to berło z poprzedniego odcinka. Teraz idziemy na Eldritcha Sprawcę. Przywołałem sobie dębowego mędrca, żeby zwiększył mi życie i walczymy z grupą Eldritcha. Ta grupa też bywa niebezpieczna, różne właściwości się Eldrichowi losują, niekiedy aura fanatyzm i inne groźne aury, ale tym razem nie miał nic groźnego akurat w zanadrzu, więc szybko się z nim uporaliśmy. Prawie 30% paska doświadczenia i rozpoczynamy dzisiaj czyszczenie drugiej lokacji, 5 aktu z Lodowa Ciała i Wyżyny w poszukiwaniu uwięzionych barbarzyńców. To jest nasz priorytet, a jeżeli starczy czasu, to będę chciał zaznaczyć również kolejny punkt nawigacyjny, ale on już znajduje się na kolejnej lokacji, bo na tej lokacji jest pierwszy punkt nawigacyjny, ten, którym przyszliśmy rozpoczynać tutaj zmagania. Więc zobaczymy, czy uda nam się do niego dojść, czy starczy czasu, czy tutaj nie zajdzie nam zbyt dużo czasu na ratowaniu barbarzyńców. Wszystko okaże się pod koniec odcinka. Mamy bardzo groźnych przeciwników. Dużo obrażeń mi zadali. Zobaczcie, grupa elitarna. Udało mi się ich rozpracować. Mamy zwiększenie obrażeń. To też jest niebezpieczne, bo wtedy dostajemy podwójne obrażenia od naszych przeciwników w tym momencie, gdy ta klątwa jest aktywna. Nasz druid jest rozwijany właśnie pod umiejętności elementarne. Walczymy za pomocą huraganu, który zadaje obrażenia od zimna, a także tornada. Tornado zadaje z kolei obrażenia fizyczne, co prawda, chociaż jest takim, można powiedzieć, że żywiołem, to jednak zadaje obrażenia fizyczne. I do tego mamy tą zbroję cyklonu, która absorbuje nam obrażenia niefizyczne z kolei, czyli od żywiołów, jakie w nas wchodzą. Więc też jest bardzo fajnym elementem obrony na takich przeciwników, którzy właśnie takimi obrażeniami dysponują i atakują
Jestem przeciążony. Bo na tych fizycznie atakujących to działa obrona jeszcze dodatkowo, której mamy też dosyć sporo, może nie aż tak mega dużo, ale jest całkiem przyzwoita ta nasza obrona. 7300 ponad dzięki Mercowi, dzięki aurze Merca. Jeszcze Merc ma olśnienie na wyposażeniu, przez co oczywiście nie mamy problemów z maną. Tutaj jest elitarny przeciwnik. Zaraz go będziemy chcieli pokonać. Jest odporny na zimno, czyli huragan mu nic nie zrobi, ale tornada, gdy w niego wchodzą, to zadają mu obrażenia. Spalił mi manę, gdy mnie trafił. Już powolutku zjeżdżamy mu życie do zera. Udało się. Teraz jeszcze tą grupę tych płonących łuczników pokonam. Mikstury pełnego wzmocnienia nam tutaj wylatują. Ogromny topór i nadziak, ale żółte. Nie będę ich podnosił, skoro są żółte. Gdyby były unikatowe, to oczywiście bym sprawdzał. Natomiast żółtych nie będę patrzył. Tam już na mapce odkryła nam się pierwsza lokalizacja uwięzionych żołnierzy. Już idziemy ich pokonać. Znaczy pokonać, uratować. My nie pokonujemy tych żołnierzy, pokonujemy bestie, które ich tutaj strzegą. A samych żołnierzy ratujemy. Więc pierwsza grupka uratowana. Teraz będziemy szukać kolejnych dwóch grupek. Gdzieś tutaj będą na pewno. Ale gdzie, no to trudno przewidzieć. Ta lokacja jest bardzo obszerna i tutaj nie ma jakiegoś podobnego stałego schematu, żebyśmy mogli w miarę szybko ich namierzyć. Trzeba tutaj dokładnie pobiegać po tej lokacji, żeby tych przeciwników i te więzienia dla barbarzyńców sobie namierzyć. Bitewny topór tutaj wyleciał, też żółty. Tutaj to gniazdo jeszcze załatwię tych demonów. To jest siedziba tych impów, chyba oni się impy nazywają, te demony. Ci skoczkowie tacy. I idziemy powoli dalej. Duszka nie mam, przywołuję duszka. Zadanko mamy zaktualizowane. Teraz musimy uratować już tylko 10 żołnierzy. No bo tak jak mówię, w każdej grupie jest po 5 żołnierzy. Więc po uratowaniu każdej grupy mamy aktualizację zadanka. Czaszki i kamienie tutaj w tym pojemniku. Widzę, że troszeczkę problematyczne jest niszczenie tych barykad przez moją umiejętność tornada. Ogólnie w takich zamkniętych lokacjach to druidowi nigdy nie jest zbyt łatwo walczyć. Jednak on woli otwarte lokacje zdecydowanie. Tutaj mamy grupę elitarną. Więc dlatego tak próbuję się usilnie do nich dostać, ale ciężko jest się tutaj dostać właśnie w takie ciasne wejścia, ciasne przejścia. Udało się ich pokonać. Od razu sobie uzupełniam życie. Kolejna barykada. Na takie właśnie stałe elementy otoczenia, jak widzicie, moje tornado nie działa tak dobrze jak na przeciwników. Pomimo, że mamy duże obrażenia fizyczne z tego tornada, to jednak nie jest to taki typ obrażeń fizycznych, siłowych, prawda, który mógłby szybko niszczyć takie znajdujące się tutaj przegrody. Kapliczka ognia. Teraz po raz kolejny zrobiłem to, co robię standardowo, czyli
Kliknąłem w kapliczkę bez sprawdzenia, co to za kapliczka. No i efekt widzieliście sami. Ja już mam to po prostu we krwi. Nie jestem w stanie się tego oduczyć, żeby nie klikać w kapliczki. Klikam we wszystkie kapliczki, prawie które napotykam, i wszystkich prawie nie czytam. Bardzo rzadko pamiętam o tym, żeby sprawdzić zawartość kapliczki. Tutaj mamy czaszki i kamienie, pojemnik. Myślałem, że to kapliczka i dlatego przeczytałem. A to się okazał być pojemnik tylko. Tu trochę mamy skrzynek pojemników. Może coś fajnego wyleci. Dam mojemu druidowi jeszcze jedną potkę leczenia, żeby zwiększyć mu ilość posiadanych punktów zdrowia, bo w każdej chwili może nam tu wyskoczyć jakaś potężna grupa i będzie problem. Trafią mnie ze 2-3 razy i praktycznie będę miał po życiu. Tutaj mogę ominąć te drzwi, nie muszę ich rozwalać, więc jest mi to na rękę. Tutaj mi niedźwiedź trochę pomaga, ale widzicie, słabo mi to idzie. Muszę poczekać, aż moi towarzysze się za to wezmą. Oni lepiej rozwalają takie różne elementy przegród, które tutaj przeszkadzają mi w przechodzeniu dalej. Tutaj mogę sobie ominąć. Duży talizman wyleciał, będziemy go brali oczywiście do identyfikacji. Tylko czy ja mam miejsce, zaraz sprawdzę w kostce Horadrimów. Też już kostka Horadrimów jest mocno zapełniona. Ale zrobiłem sobie miejsce na ten duży talizman. Mam już w sumie 2 niezidentyfikowane talizmany w kostce Horadrimów. Więc jak tylko wpadnie mi zwój identyfikacji, no to będę sprawdzał sobie zawartość wylosowanych, podniesionych talizmanów. Chodzę tak od jednego boku do drugiego, żeby dokładnie czyścić lokację. To jest chyba najlepsza metoda, tak mi się wydaje, na dokładniejsze obchodzenie i czyszczenie tej lokacji. Kontroluję też punkty życia, staram się uzupełniać, żeby nieprzygotowanym nie wpaść w jakąś dużą grupę i silną. Drugiej grupy barbarzyńców cały czas nie widać, a z reguły bywa tak, że z tych trzech grup, z tych trzech więzień, 2 więzienia są blisko siebie. Więc jeżeli tam mieliśmy jedno więzienie i nie mieliśmy blisko kolejnego więzienia, to gdzieś tutaj będą 2 więzienia, jak już się nam ujawnią, to jedno powinno być niedaleko już drugiego. Nie ma tak z reguły, że wszystkie 3 są rozbite i są daleko od siebie, tylko 2 są raczej bardziej zwarte przy sobie, a to trzecie jest rozbite. Tam nam bicz poleciał, ja to widziałem oczywiście. I za chwilę ten bicz będę sprawdzał, bo mówiłem w poprzednim odcinku, że bicz z 3 dziurami to by było coś, co bym chciał oczywiście mieć. 3-poziomowy korbacz się nazywa właśnie bicz. Ale pójdę sobie do Harrogat. Muszę zrobić coś, nie coś miejsca. Przede wszystkim tak, zużyję tą potkę. Tą też w sumie zużyję. Z maną nie ma problemów. Sprzedam ten to berło. 35 tysięcy. Naprawię się przy okazji. Moja naprawa dużo nie kosztuje. Nie używam teleportu z laski Naya, którą mam na Switchu, więc nie płacę dużo za naprawę. Jeszcze przy okazji, jak już jestem tutaj, to
odwiedzę Malach, kupię zwoje i zidentyfikujemy te dwa talizmany. Zobaczymy, czy się będą do czegoś nadawały. Odporność na ogień 9%, bardzo fajny. Zostawiam. Ten 5 do zręczności sprzedam. Czyli jeden przydatny, drugi na sprzedaż. Ale tą odporność na ogień odkładam, bo ja mam wymaksowaną, więc nie potrzebuję go nosić. Przyda się innym bohaterom, innym moim postaciom. Coraz lepsze talizmany zbieramy. Część z nich przelosowałem sobie już. Wylosowując też fajne jedno miejsce na klejnot, więc bicz do niczego. Tutaj mamy drugie więzienie już na mapce, więc tu gdzieś blisko siebie będą oba te pozostałe więzienia. I po zaznaczeniu obu tych więzień, no będziemy już jakby mieli ukończone to zadanko. Ale spokojnie, zaraz tam podejdziemy. Najpierw skrupulatnie wyczyszczę każdy fragment mapy, żebyśmy nie musieli się potem niepotrzebnie zbyt daleko wracać. Chodzimy takim zygzakiem z jednej strony na drugą, z jednej na drugą, po to, żeby właśnie nie pomijać tych grup. Bo chcę wbić tu jak najwyższy poziom, jak najwięcej tego doświadczenia. Druid jest taką postacią, że każdy kolejny poziom, znaczy ten build na przykład, że każdy kolejny poziom będzie go wzmacniał. On jeszcze dużo punktów może zainwestować zarówno w zbroję cyklonu, zarówno w dębowego mędrca, w niedźwiedzia, więc ma w co inwestować, żeby się jeszcze bardziej wzmacniać. Dlatego jeszcze potrzebuje ponad 10 spokojnie punktów. Myślę, że około 20 punktów jest jeszcze w stanie ten druid włożyć w te rozwijane umiejętności. No a to powoduje, że musimy mieć, żebyśmy skończyli ten build, to byśmy musieli wbić praktycznie 99 level, co jest oczywiście niemożliwe. Ale każdy kolejny level to coraz silniejsze właściwości, umiejętności mojego druida. Tu już widzę kawałeczek też trzeciego więzienia, więc mamy te dwa więzienia przy sobie. Tak jak mówiłem, tak się potwierdziło. Teraz próbuję zniszczyć tą brygadę. Barykadę, przepraszam. Ale przy okazji przez tą barykadę też tej brygadzie, która mnie ostrzeliwuje, zadawałem obrażenia. Więc i brygadę, i barykadę niszczyliśmy. Tutaj mamy elitarną grupkę. Coś nie trafiam w tego elitarnego przeciwnika. Załatwię sobie tą grupę. Zbroję cyklonu odnowiłem. Tam moi towarzysze udało im się załatwić tego bossa. Zaraz was wypuszczę, spokojnie. Muszę się najpierw skupić na pokonaniu tutaj tych przeciwników. Ten klejnot żółty wezmę. Miksturę większego pełnego wzmocnienia również. Miksturę większego leczenia. No dobra, już. Jak się wydarli? Chórem się wydarli. Nie jeden, tylko wszyscy naraz. Wypuść nas. I teraz powolutku idziemy dalej. Dzisiaj może do 50% uda nam się tego paska wbić, chociaż będzie ciężko. Mimo że ten akt jest naprawdę fajny pod kątem zdobywania doświadczenia, bo potwory mają tutaj najwyższy level ze wszystkich aktów, to jednak mamy już taki level, że widzicie, że nam nie idzie tak super szybko to wbijanie doświadczenia. Nie uniosę już nic więcej. Zaraz tu będziemy mieli ostatnią grupę, więc zadanie już będzie wykonane. No i pozostanie mi tylko oczyszczenie lokacji do końca. Tu jeszcze jest poboczna lokacja, pozłacana tarcza wyleciała. Muszę się nią też zainteresować, bo może mieć bazowo duże odporności, a to by była idealna wtedy tarcza do zrobienia dziur dla paladyna, ale ma mało bazowo odporności. Potrzebuję takiej, która miałaby tych odporności bardzo, bardzo dużo, czyli na przykład 40-45. 45 to jest chyba maks, jaki może się wylosować, jeżeli chodzi o bazę
odporności w takich tarczach dla paladyna. Jedną taką zresztą mam, 45. Też pozłacaną, czyli podobną do tej. Ale nie pogardziłbym i drugą. Nie uniosę już nic więcej. Kasy dzięki fortunie Khida też nam więcej już teraz leci niż poprzednio. Fortuna Khida nie tylko daje nam szansę na magiczne przedmioty, ale też właśnie zwiększyła ilość pozyskiwanego złota przy zabijaniu potworów. Teraz niebezpiecznie spadła mi ilość punktów życia, ale już zażyłem sobie potki jednej, tutaj jest studnia. Jeszcze mogłem z tej studni skorzystać raz, więc też to zrobiłem, żeby uzupełnić sobie punkty życia. Zbroję cyklonu sobie odnawiam, no i idziemy walczyć dalej. Dużo tu obrażeń niefizycznych, więc ta zbroja cyklonu cyklicznie mi się psuje. Heraldyczna tarcza dobrej jakości wyleciała. Zobaczymy, jest eteryczna. Jeszcze tak sprawdzałem, co ona tam ma we właściwościach. Ale nic specjalnego. No i jest eteryczna przede wszystkim, więc mogłaby się szybko zepsuć i byłaby do wyrzucenia. Klejnot niebieski zabierzemy. Nawet niebieskie klejnoty mogą mieć potężne właściwości już na tym etapie wylosowane z potworków. Tutaj pokonaliśmy oko głowa chyba elitarnego potwora, który tutaj występuje. Tak mi się wydaje, że on się oko głów nazywa. Bo tutaj już mamy, jak dobrze patrzę, przejście do następnej lokacji. Ale jeszcze oczywiście, tak, płaskowy żarreat. Ale jeszcze oczywiście ja się cofnę, jeżeli znaleźliśmy to przejście. To ja się cofam, bo jeszcze nie odkryłem tutaj wszystkiego w tej lokacji. Jeszcze nie oczyściłem całości lokacji z potworów. Dlatego się cofam i tutaj jeszcze kończę swoją misję. Misję czyszczenia tego świata ze zła, jakie tutaj się zaplęgło. Oczywiście za pośrednictwem Wielkiej Trójcy, która chce sobie podporządkować ten świat, a my stoimy w opozycji do tej trójcy. Nie pozwolimy im na to, dlatego z nimi walczymy, z nimi i z tymi wszystkimi ich sługusami, przywołańcami, którzy w ich imieniu próbują ten świat sobie podporządkować. Tutaj mamy kolejne grupki. Duże obrażenia we mnie wchodzą. Ładnie, mój najemnik też się ładnie trzyma. Jestem zadowolony z jego postawy. Myślałem, że na piekle będzie mi częściej ginął. Pojemnik sprawdzamy. Nic w nim nie było. A się okazuje, że on jest fajnie żywotny. Jeszcze potrafi całkiem szybko zabijać moich przeciwników, a przecież jakiejś specjalnej broni nie ma. Po prostu rozdzieracz ze słowem runicznym olśnienie. Kradnij czaszkę i złotą skórę. Tu zamiast kradnij czaszkę mógłbym mu w sumie dać maskę Talerasza, bo mam kolejną maskę Talerasza, żeby miał większe wykradanie, ale ta kradnij czaszka daje mu też szansę na magiczne przedmioty. Więc z tego powodu tą kradnij czaszkę na nim trzymam. A że mi nie ginie tak często, no to jakby nie kwapię się do zmiany mu tej kradnij czaszki. Tutaj nam się zadanie oczywiście zaktualizowało, żeby pójść po nagrodę, bo już uratowaliśmy wszystkie grupy tych żołnierzy Quelqueca. My weszliśmy teraz do podziemnej lokacji, tu mamy kosteczkowe potwory, bardzo niebezpieczne.
wiecie co robię standardowo. Trzymam się na dystans. Tu jest grupa elitarna tych kostyczkowców. Zawezwałem sobie zabitego dębowego mędrca, żeby zwiększał życie nie tylko mi, ale też moim towarzyszom. Żeby tutaj nie padli podczas walki i pokonywania tych właśnie kosteczkowców. Święta Rodela wyleciała, zaraz będę ją patrzył. Ile ma miejsc na klej, znaczy nie miejsc na klej, no tylko ile bazowo ma odporności. Tylko kurczę, nie mam miejsca znowu. Może zajmę się najpierw pokonaniem tej grupy. A dopiero potem tą świętą Rodelę podniosę i sprawdzę. Tutaj szamani ich cały czas wskrzeszali. A tutaj ja się zabawiłem z kosteczkowcami, co skutkowało, jak widzieliście, dużą ilością obrażeń, jakie we mnie weszły przy pokonaniu tej grupy. Święta Rodela, zobaczmy. 6 do wszystkich odporności. Kurczę, szkoda, że tylko 6. Bo mogłaby się przydać naprawdę, gdyby miała więcej tych odporności. Też fajna tarcza by była dla paladyna kolejna. Ale 6 bazowo to za mało, żebym chciał ją zatrzymać i robić w niej dziury. Jestem przeciążony. Mikstura pełnego wzmocnienia kolejna nam wleciała. Tych mikstur mamy naprawdę wystarczająco. Więcej tych mikstur zdobywam niż zużywam, więc cały czas przyrasta mi ich ilość i muszę je odkładać na specjalnych mułach do tego przeznaczonych. Gryfi pióropusz tutaj biały. Tu żółta złowroga tarcza, białe rekinie buty. Wyleciały. Mamy szamanów jeszcze. Teraz zidentyfikuję sobie te buty, jak mam tutaj zwój identyfikacji. Słabe, wywalam je od razu. Nawet nie będę ich trzymał na sprzedaż, bo naprawdę słabe się wylosowały. Pancerna zbroja pęknięta, za nią bym dostał 35 tysięcy pewnie, mimo że jest pęknięta, bo jest to trzeciopoziomówka. Ale dobra. Olewam ten temat. Nie chce mi się znowu przekładać przedmiotów, więc idziemy dalej walczyć z kolejnymi grupkami i podnosić to, co nam wypuszczają. Nie uniosę już nic więcej. Zwój identyfikacji kolejny, a mam na co go spożytkować, ponieważ tu jest klejnot żółty. 40% do obrażeń zadanych demonom, do skuteczności względem demonów, dodatkowe złoto, 7 do siły, 1 do minimalnych obrażeń. No taki raczej słaby. Gdyby to było 40% do obrażeń ogólnie, o, to by był naprawdę bardzo fajny w tym momencie klejnot w oprawie, natomiast 40% tylko i wyłącznie demonom, no to mnie jakby nie urządza. Skrzesiłem sobie duszka, który zginął przy walce z tamtymi grupami. Kurczę, kosteczkowcy momentalnie na mnie wlecieli, zginęli i zobaczyliście efekt tego. To jest właśnie to mega niebezpieczeństwo związane z tymi właśnie potworami. Że ja nawet nie zdążę zareagować, a one przy swojej śmierci mogą mnie zabić po prostu. O, znowu ich mam. Więc znowu się ustawiam gdzieś z tyłu. Poczekam, aż moi najemnicy i towarzysze tutaj troszeczkę się rozprawią z tymi grupami. Tam rozdzieracz nam wyleciał szary, zaraz będę go patrzył. Może akurat eteryczny nam się wylosuje. Super by był, gdyby był eteryk.
bez dziur eterycznych. Taki bym sobie życzył, albo z czterema dziurami. Takie dwa rodzaje tego rozdzieracza mnie interesują. Inne rodzaje raczej są poza moim zainteresowaniem. Robię sobie miejsce, dlatego te mikstury zużyłem na ten rozdzieracz. Zobaczmy go teraz. Nie jest eteryczny. Ile będzie miał miejsc? 3 miejsca na dodatek ma, więc jest do niczego. Nie przyda mi się. Tylko 4 miejsca. Albo eteryk i 4 miejsca. Tylko takie opcje mnie by interesowały. Tu mniejszy talizman nam poleciał. Oczywiście zabieram go. Tu jest złota skrzynka, ale mamy też kosteczkowców. Muszę zaczekać, żeby mój najemnik zrobił za mnie robotę. I teraz sprawdziliśmy zawartość skrzyneczki. Nic fajnego z niej nie wylosowało, ale to nie szkodzi. Już się wracamy powolutku. Wychodzimy z tej lokacji. Ważne, że wbiliśmy kolejne punkty doświadczenia. Mamy powyżej 40% już. I teraz będziemy szukać już punktu nawigacyjnego, ale na kolejnej lokacji. Tutaj jeszcze mam tylko małe grupki. Jeszcze fragmencik tej lokacji do obejścia. Pozostał taki zakątek oddzielny z pojemnikiem. Mam zwój identyfikacji tutaj, więc go zabieram, żeby sprawdzić sobie ten mały talizman. Mniejszy talizman. 57 ma poziom, dlatego go zachowam, chociaż nie jest mi przydatny, ale będzie do przelosowań. Zdobyty na piekle talizman o wysokim poziomie jest opcja, że po przelosowaniu będzie lepszy. W taki sposób przelosowując sobie talizmany udało mi się 2 uzyskać Magic Findem. Udało mi się też uzyskać kilka takich z w miarę dużymi odpornościami, więc naprawdę powiem wam, że to przelosowywanie tak średnio raz na 10 przelosowań coś fajnego się trafia dosyć szybko. Do każdego przelosowania potrzeba 3 doskonałe klejnoty po jednym danego typu. Ja jeszcze może w jednym z odcinków postaram się polosować troszeczkę jakiś talizman, żeby wam pokazać. W wielkich można skillery w ten sposób sobie losować. Biczowników tutaj mamy piekielnych. Taka kolejna grupa. Oczywiście to już jest kolejna lokacja, czyli płaskowyż Arreat. I tu szukamy punktu nawigacyjnego, który czasem bywa problematyczny w znalezieniu, bo niekiedy trzeba obiec całą tą lokację, żeby ten punkt sobie namierzyć. Niestety, bo bywa pod sam koniec. No wiadomo, jak dokładnie nie sprawdzamy, to będziemy biegać w tą i w tą stronę. I niestety możemy go nie znaleźć. Już wiele razy mi się tak zdarzało. Jak próbowałem szybko przebiec przez tą lokację, niedokładnie ją sprawdzając, to się okazało, że doszedłem do ściany końcowej, do wejścia na kryształowe przejście, tak, bo tam jest następną lokacją kryształowe przejście i nic. Wielki talizman nam poleciał. Oczywiście biorę. Zwój identyfikacji tu jest od razu, więc od razu sprawdzamy, co nam się wylosowało. 30 odporności na trucizny, no bardzo ładnie. Takie talizmany oczywiście sobie zatrzymuję. 30 odporności na jakiś żywioł to jest już bardzo fajny talizman. Najfajniejsze są takie, które dają bardzo duże odporności i do życia jeszcze dodatkowo na przykład. To są już w ogóle najfajniejsze, ale nie można mieć wszystkiego. Mamy punkt nawigacyjny, słuchajcie.
więc nie będę musiał jakoś mega mocno wydłużać tego odcinka. Jeszcze pokręcę się tu kawałeczek wokół punktu nawigacyjnego może. Ale już generalnie moglibyśmy zakończyć ten odcinek w tej chwili na tą podziemną lokację. Wejdziemy sobie w następnym odcinku. Nie udało nam się wbić tych 50% paska doświadczenia, ale zakładałem, że to wbijemy, gdy będziemy musieli tą całą tutaj lokację dokładnie przejść. Natomiast jeżeli już mamy punkt nawigacyjny, no to trochę grup potworów ominiemy, więc krócej grając zdobędziemy mniej tych punktów doświadczenia, skończymy coś koło 45%, ale i tak jest dobrze. Mamy jeszcze teraz nad sobą kapliczkę doświadczenia aktywną, więc zabijanie potworów w tej chwili przynosi mi więcej punktów doświadczenia niż standardowo. Tutaj klejnot jeszcze wyleciał, który też zabieram sobie do, wiadomo, do identyfikacji. Mamy barykady, kurczę. Teraz by mi się przydała otwarta walka z dużymi grupami przeciwników najlepiej, jeżeli mam kapliczkę doświadczenia aktywną. Tymczasem za bardzo tutaj tych przeciwników nie ma. Już nam kapliczka przeminęła, zabarykadowane drzwi, które mam problem rozwalić. Teraz mój najemnik się tutaj dołączył do rozwalania, więc się udało szybko te drzwi rozwalić. No i walczymy z grupkami tutaj przeciwników. Coś słabo w nich trafiam znowu. Jestem przeciążony. Mamy tutaj zwój identyfikacji, który posłuży mi do sprawdzenia jednego z tych dwóch klejnotów. Ten taki się wylosował, wyrzucam go. Tu barykadę jeszcze niszczę i pójdę jeszcze kawałek tutaj. Kapliczka portalu. Możemy się wrócić do domu tym portalem. Nie muszę już biec do punktu nawigacyjnego. Tą wieżą walka też jest długa. Więc wiecie co? Jeszcze w tym odcinku może zrobimy tą podziemną lokację. To już będę miał to z głowy. Ona nie zajmie nam więcej jak 5 minut. Więc jeszcze ten odcinek specjalnie nie będzie jakiś zbyt długi. A wbijemy sobie kolejnych trochę punktów. Może coś tam akurat nam poleci fajnego, bo w tym odcinku na razie unikat żaden nam nie poleciał, pomimo największej w historii na tym druidzie szansy na magiczne przedmioty. W historii tej oczywiście przygody. 15 odporności, tam w sumie do wyrzucenia ten 15 to za mało. Ten klejnot. Trupożerców tutaj mamy. Potężne obrażenia mi zadali. Tutaj mamy też te kusicielki, one tak mocno mnie biją. Zbroję cyklonu muszę sobie właśnie aktywować, bo one biją mnie ogniem. Więc tutaj najlepszym wyjściem jest posiadanie aktywnej zbroi cyklonu. Tutaj mamy czempionów trupożerców. Walczę z nimi oczywiście. To jest nawet opętana istota, to jest chyba
jeszcze mocniejsza wersja czempiona. Bo są czempiony, są duchy wśród czempionów, właśnie opętane istoty, to są różne wersje tych czempionów, ale bywają mocniejsze od zwykłych czempionów. Kurczę, czy ja jestem w stanie tutaj w nich bić? Ja nie, one we mnie biją z dystansu. Zabiły mi najemnika, zobaczcie. Natomiast ja nie jestem w stanie tu bić, muszę się wycofać. No troszeczkę dużo tutaj z różnych stron obrażeń we mnie zaczęło wchodzić. Ale już jeżeli powiedziałem, że będę kończył odcinek po wyczyszczeniu tego poziomu, no to słowo się rzekło i teraz nie będę przerywał walki, muszę wyczyścić ten poziom, najwyżej sobie pójdę po najemnika za chwilę, ale ten poziom muszę wyczyścić, nie będę odpuszczał na pewno. Duszka jeszcze raz przywołuję. Idziemy dalej. Walka nie jest łatwa. Tutaj te kusicielki zadają straszne ilości obrażeń, aż musiałem się ratować przy użyciu mikstury super wzmocnienia. Tutaj jeszcze balrogi są. Takie demony, które też poważne obrażenia od ognia mi zadają. Pomimo maksymalnej odporności na ogień, tyle źródeł obrażeń naraz, które we mnie wchodzą. Widzicie, jak szybko potrafią nam zjechać życie. Nie wiem, gdzie te piekielne kusicielki tutaj są ulokowane. Tutaj jakoś udało się jedną z nich pokonać. Jeszcze tu jedna. Jeszcze jedna, okej. Pokonane zostały, dobra. Zażyję sobie miksturę. Odnawiam zbroję cyklonu. Jeszcze się nie wracam chwilowo, bo dzięki tej miksturze zwykłej wzmocnienia na razie ilość życia jest wystarczająca, żebym tu jeszcze troszkę powalczył. Kolejną potkę udało mi się wyfarmić. Trupożerców tutaj mamy. I następna potka, od potki do potki teraz. Ta walka trwa. Bez kolejnej potki co jakiś czas nie mógłbym kontynuować tej walki, bo nie mam się czym leczyć, a nie chciałbym zużywać mikstur super wzmocnienia. Ale jakoś idzie. Tutaj mam jeszcze miksturę. Teraz ją sobie wziąłem. Tu mamy trupożerców. Już dużo nie zostało na pewno tego poziomu do przejścia. Balrogów tutaj jeszcze pokonamy. Gdzieś tutaj zaraz będzie złota skrzynka. I pewnie jeszcze elitarna grupka, która będzie jej strzegła na sam koniec. Dobra, zaczynamy walkę z trupożercami. Tu są kusicielki zadające duże obrażenia, ale fajnie szybko też udaje mi się je zabić.
Mało życia mi zostało, ale tu już mam złotą skrzynkę. Więc akurat się udało. Bez wracania się do Harrogate udało mi się oczyścić tą lokację. Jeszcze się wracam na nogach, żeby sprawdzić sobie na powrocie, czy nie pominąłem jakiegoś pojemnika, ewentualnie jakiejś grupy przeciwników. Zobaczę też, czy mam tu wszystko zidentyfikowane. Tak jest. Więc ten zwój identyfikacji wywalam. Tu miksturę leczenia jeszcze sobie po drodze zabrałem. Mogę się nią spróbować uleczyć trochę. Nie za dużo mi ona zdrowia wyleczy, gdy mam duszka. Bo te mikstury są zdecydowanie za malutkie. Ale tutaj mamy całą studzienkę leczącą. Dzięki tej studzience udało mi się odnowić całkowicie punkty życia. Jeszcze sobie pozabieram miksturki. Nie będę musiał kupować. I tutaj się wracamy. O, jeszcze skrzynka jest. Pęknięta kościana różdżka. A zobaczę, czy się w niej coś nie wylosowało. Nie. Bo to, że jest pęknięta, nie miałoby znaczenia, gdyby miała dużo czarów dla nekromanty. Ale nic nie miała ciekawego. W takim razie się wracamy, tylko sobie zapamięci. U Quelkeka odbiorę nagrodę i skrzeszę najemnika. Dziękuję ci za uratowanie mych ludzi. Wiele mówili o twojej odwadze w walce. Może mimo wszystko pozostała nam jakaś nadzieja. Jeśli chcesz, możesz wynająć paru z moich najemników. Jeszcze jedno. Weź proszę ten zestaw run. Zbierałem je na tarcze, ale wydaje mi się, że ty je lepiej wykorzystasz. Aby osiągnąć pełen efekt, upewnij się, że wkładasz je w odpowiedniej kolejności. Tu właśnie Quelkek dał nam runy na tarczę Przysięga Starożytnych, Ral Ort Tal. I na końcu nam mówi, że upewni się, że wkładasz je w odpowiedniej kolejności, bo włożone w innej kolejności niż Ral Ort Tal niestety nie dadzą efektu dla słowa runicznego, tylko będzie efekt pojedynczych run działał. Więc to jest istotne, taka informacja dla mniej zaawansowanych graczy oczywiście z mojej strony, bo ci zaawansowani to takie rzeczy wiedzą już od bardzo, bardzo dawna. Ale wśród moich widzów być może są gracze, którzy dopiero zaczynają przygodę, a ja do takich graczy też bardzo szczególnie kieruję te swoje odcinki, dlatego dużo takich informacji podstawowych też staram się przekazywać. To by było tyle w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to proszę o zostawienie łapki, komentarza, suba. A my się widzimy przy okazji kolejnych odcinków z serii Diablo 2 Resurrected oraz innych serii na moim kanale. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia.